Zaczynamy drugą część naszego filmu i zaczynamy ją od pokazania Wam jeszcze raz wszystkich dań wyłożonych na stół, wszystkich koło siebie, tym razem już bez folii. Sałatki mamy polane dressingiem i możecie zobaczyć, jak te porcje mają się do siebie, jak dania prezentują się na wigilijnym przystrojonym stole. Teraz chwilka dla Was na oglądanie, a za chwilkę wrzucimy sobie wszystko na wagę. Przechodzimy do ważenia i jako pierwszą na wagę wrzucamy sałatkę nicejską, która z uwagi na użyte składniki jest sałatką dosyć ciężką. Tutaj mamy kilogram tej sałatki. Sałatka kosztuje 9 zł za 100 gram, więc taka tacka kosztowałaby około 90 zł. Druga sałatka, sałatka z łososiem, jest lżejsza. Tutaj mamy na wadze 543 gramy, sałatka kosztuje 10 zł za 100 gram, więc taka tacka wyszłaby około 54 zł. No i deska mięs, której nie rozłożyłam na poszczególne składniki, zważyłam ją w całości. W całości mamy 733 gramy. W składzie jest pasztet z dziczyzny, który kosztuje 6 zł za 100 gram. I są mięsa. Mięsa, czyli klasyczny schab i karczek pieczony w przyprawach. Oba kosztują po 12 zł za 100 gram. No i co tu teraz z tym zrobić? Jeśli byśmy przyjęli, że około połowa wagi to są pasztety, a około połowa wagi to są mięsa, no to wtedy wyszłoby około 22 zł za pasztet i około 43 zł za mięso. No i mniej więcej byłoby 65 zł za taką tackę. Podejrzewam jednak, że może być waga pasztetu może mieć procentowo większy udział niż waga mięsa. Tutaj mamy już racuchy, racuchy ze śliwką i racuchy z jabłkami. Racuchy sprzedawane są na sztuki. 6 zł za 2 sztuki, mamy 8 sztuk, więc wychodziłoby 24 zł. Na koniec barszcz czerwony z majerankiem i z łóżkami. 10 zł za 300 ml, czyli około 14 zł za całą naszą pełną miseczkę. I tutaj łóżka są już w zestawie, są już w tej cenie. Tak jak obiecałam na początku, spróbowaliśmy przełożyć coś na taki zwykły domowy talerz, żeby sprawdzić, jak dania będą się prezentować w warunkach takiej wigilii domowej. Nie odważyłam się przełożyć sałatki nicejskiej, ale przełożyłam sałatkę z łososiem. Sałatka z łososiem jest skomponowana w taki miszmasz, w taki artystyczny nieład i według mnie komponuje się tutaj bardzo fajnie. Przekładałam ją już polaną dressingiem. Nie wygląda wcale źle według mnie. Drugą rzeczą, którą przełożyłam, są oczywiście racuchy. Tutaj nie było w tym nic trudnego, tak samo po prostu przełożyłaby się deska mięs. No i tutaj mała porada od nas. Jeśli zastanawiacie się nad zamówieniem cateringu wigilijnego na wigilię taką domową, rodzinną, to warto wcześniej podpytać o dania u źródła, czyli podpytać w restauracji, jak one są pakowane, czy będą się łatwo przekładały, czy nie będzie trudno, żeby samemu je ładnie ułożyć. Ewentualnie dopytać, jakie dania restauracja by Wam polecała w takim przypadku. Przechodzimy do śledzi, czyli do potrawy, której również nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Śledzie odebraliśmy innego dnia, ponieważ jeszcze się marynowały. Teraz mamy na stole same śledzie. Widzicie, jak wygląda na pierwszym planie śledzie tradycyjne, marynowane w occie. Jako dodatki mamy tutaj cebulkę i marchewkę. Te śledzie będą takim bardzo mocnym akcentem na stole. One są bardzo mocno octowe, bardzo wyraziste i oczywiście bardzo smaczne. Przechodzimy do drugich śledzi.
Drugie śledzie są na słodko. Są to śledzie na słodko ze śliwką, z rodzynkami i słodką cebulką. Tak się nazywają w menu. I te śledzie będą bardzo fajnym kontrastem do śledzi tradycyjnych. Bo te z kolei są bardzo delikatne w smaku. Delikatne, no i słodkie. Tak jak powiedziałam, słodkie śledzie, ale bardzo delikatne. Tutaj ta nutka octu jest bardzo słabo wyczuwalna. One też są marynowane, ale zdecydowanie jest to zupełnie inny smak. I powiem Wam, że zestaw tych dwóch talerzy to jest bardzo fajny zestaw, żeby właśnie zobaczyć tą różnicę. W smaku oczywiście. Nie pogrzebałam widelcem przy poprzednich daniach, nie przykładałam je na małe talerzyki i nie rozkładałam, więc pogrzebię sobie widelcem trochę przy śledziach. Zobaczcie, jak to wygląda, jak je wykładam na talerz. Kawałki ryby są bardzo fajne, są mięsiste. Mamy dużo marchewki, mamy cebulkę. Mogę Wam zdradzić, że ja w zasadzie w śledziach to najbardziej lubię właśnie dodatki i one najszybciej u mnie na talerzu znikają. Nie jest łatwo jedną ręką oczywiście, ale sobie tutaj poradzimy i już bierzemy z drugiej tacki. Tutaj śledzie dokładnie takie same, fajne, mięsiste. Oba rodzaje śledzi oczywiście już próbowaliśmy i mogę Wam powiedzieć, że też są bardzo, bardzo fajne, bardzo smaczne. Nie mam tutaj najmniejszych zastrzeżeń. Ach, no i to, co jeszcze Wam muszę powiedzieć, to to, że niestety zapomniałam rzucić śledzie na wagę. Nie powiem Wam, ile te tacki ważą, bo w momencie, jak sobie uświadomiłam ten brak, no to śledzie były już dosyć mocno wyjedzone, bo nie tylko mi smakowały, ale wszystkim naprawdę bardzo smakowały, więc stwierdziłam, że już nie ma co szyć i kombinować. Niestety tutaj wagi nie będziemy mieć, ale widzicie, jak wyglądają te tacki, możecie się odezwać do restauracji i zapytać. I zapytać, ile po prostu śledzi się mieści w takim ułożeniu. Tymczasem mamy już dla Was ceny i tymczasem będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Zapraszamy Was na kolejne nasze filmy. Cześć!